namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Rafał Zaorski, kiedyś programista i przedsiębiorca, teraz inwestor i przede wszystkim spekulant, czy jak mówią niektórzy, król polskich spekulantów. Dzień dobry. Król, dzień dobry. Jestem królem, to kto jest księciem, a kto jest cesarzem. Znaczy, chyba nie jestem królem. Tak. Tak mówią. Czy to prawda? Może dzisiaj się dowiemy. Dodajmy jeszcze, nie wszyscy się znają, lat 42, a nie 22, jak mogłoby się wydawać. I tutaj wiem, że to pytanie często wraca. Nasi widzowie też pytali, jaki sekret młodego wyglądu? Wbrew teoriom spiskowym uważam, że aspartam konserwuje, czyli cola zero najlepiej, reklama darmowa. Okej. No to do sedna. Planujesz, Rafale, bardzo ciekawy projekt. Tyle, że no nie wszyscy znają twoją osobę, twoją działalność. I tutaj mamy pewien konflikt, bo ja oczywiście wiem, że mnóstwo twoich fanów trafi na ten wywiad i oni doskonale wiedzą, kim jesteś. Jednak mimo wszystko na początek krótko i konkretnie. Jakie są twoje wyniki inwestycyjne, spekulacyjne? Bo nie jest tajemnicą, że ty transmitowałeś w sieci swoje poczynania. Te wyniki prezentowały się naprawdę dobrze. Jak konkretnie? Zaczynamy od wyników, od pieniędzy. No trochę mam inne podejście do spekulacji, bardziej prawdziwe niż to się wydaje na scenie traderskiej. No i uważam, że to jest droga wyboista. A co do wyników, jestem z nich zadowolony. No, zarobiłem sporo pieniędzy na rynku, też sporo w pewnym momencie traciłem. Trzy razy zbankrutowałem, spłukując się na dużych krachach albo dużych odwrotkach na rynku. Raz nawet na wzrostowym rynku. Nie lubię w sumie mówić o sobie aż za dużo, bo nie wiem, co powiedzieć. Raczej uważam, że ludzie powinni to ocenić. Ale z tych wyników, które kręciłem na rynku w polskiej społeczności traderskiej, to myślę, że było sporo takich fajnych, ciekawych wyników. Wszystkie zapowiedziane wcześniej, na żywo, bo takim zasadom jestem wierny. Nie po fakcie, nie tu bym wszedł, tam bym wyszedł, tylko na żywo i w trakcie. Nie? Zresztą chyba najbardziej zasłynąłem tym, że w ciągu 24 godzin zapowiedziałem trade na indeksach, na niemieckim DAX-ie i 2,5 miliona w ciągu 24 godzin wyciągnąłem z tego trade'u. Pozamykałem, a potem 5% zysku przekazałem na cele charytatywne. I chyba myślę, że wtedy najwięcej osób o mnie usłyszało. A tak poza tym jestem współtwórcą i współzałożycielem, bo tak bym się nazywał, grupy Trading Jam Session facebookowej, gdzie zrzeszamy traderów, spekulantów, inwestorów w ramach idei wolności słowa i braku komercji na grupie. I tego się trzymałem już w ciągu ostatnich 5 lat, walcząc z różnymi piramidami finansowymi, przekrętami, podając taki głos polskich indywidualnych inwestorów na różnych rynkach, od krypto, poprzez forex, nawet taki brokerski, poprzez małych inwestorów na giełdzie papierów wartościowych. No i staramy się tą brać traderską organizować albo zrzeszać i zawsze stawiać za sobą murem bez względu na przekonania, czy analiza techniczna działa, czy nie działa na przykład. Okej, okay. Ja nie bez powodu zadałem to pytanie o wyniki. Wstęp, o, tak powiem. Krótki wstęp, ale potrzebny dlatego, że tak jak już wspomniałem, dzisiaj będziemy rozmawiać o twoim nowym projekcie, który polega między innymi na tym, że zbierasz pieniądze od ludzi. Szczegółowo o tym opowiesz, no ale komuś może zapalić się taka czerwona lampka w głowie, że skoro zbiera pieniądze, no to kim ten gość jest, co on osiągnął i tak dalej, i tak dalej. Dlatego o to zapytałem, teraz wszystko jest jasne. No to dobra, nowy projekt. O co chodzi? Tylko od razu dodam prostymi słowami. Myślę, że twoi fani, którzy już to wiedzą, się nie obrażą za te kilka prostych zdań, no ale niektórzy chcieliby po prostu wiedzieć. Więc tak. Projekt jest jakąś syntezą dwóch obszarów, które w ciągu ostatnich 2 lat naszego zainteresowania w grupie TJS i moich zainteresowań jako spekulanta się pokazały. A katalizatorem do powstania tego projektu była na pewno akcja na Reddicie i akcja z inwestorami indywidualnymi. Jak się mówi indywidualnymi, bo tam było tych inwestorów pewnie więcej i dużo, dużo też większych, na spółce GameStop, w której zauważono bardzo duże pozycje short funduszy hedgingowych, no i chciano, inwestorzy indywidualni chcieli wykorzystać takim pospolitym ruszeniem tą sytuację, żeby tak zwany zrobić short squeeze, a w starych pojęciach giełdowych tak zwany corner, czyli wycisnąć pozycje krótkie i zmusić je do odkupywania po coraz wyższych cenach. I to w dużej mierze się, myślę, że udało,
A największym oburzeniem moim po tej całej akcji były komentarze organów, które kontrolują rynek, które uważały, że to ta społeczność zrobiła coś złego, a nie fundusze hedgingowe jakąś głupotę, shortując spółkę na 140% akcji, które były w obrocie, tak? Czyli mówiąc krótko, ktoś sprzedał 140% akcji, czyli więcej niż rzeczywiście było na pozycję short, na spadki spółki GameStop. I inwestorzy indywidualni zrzeszeni na Wall Street Bets zauważyli to, podjęli akcję przeciwko tym funduszom i myślę, że skutecznie w pewnym okresie ich wyciskali, nie? Powodując oczywiście bardzo duże straty w tych funduszach. No tak, i idziemy w kierunku Twojego projektu. A więc tak, i jakby, jako że jestem wolnościowcem, człowiekiem, który wierzy w rynek, to, że takim naszym podstawowym, naturalnym prawem jest zawieranie umów, a taką umową na rynku jest zakup akcji, bądź sprzedaż akcji, bądź jakichkolwiek innych instrumentów pochodnych, jeśli rozumiemy ich konstrukcję, godzimy się na takie zasady gry, bo można powiedzieć, że to są zasady gry. I bardzo dużym oburzeniem, znaczy dla mnie, zburzyło mnie to, że organy nadzorujące w ogóle zajmują się tą sprawą, jakby próbują ingerować w wolny obrót, decyzje ludzi, którzy posiadają swoje własne pieniądze, są osobami pełnoletnimi, korzystają ze swoich praw, wolności słowa, zrzeszania się, opinii, koordynują jedną akcję, bardzo logiczną zresztą, to jest akcja uzasadniona ekonomicznie. Jest to pewna gra rynkowa, która dla osób, które w tą grę, którą rozegrają przeciwko takiemu przeciwnikowi, który shortuje akcję, z dużym prawdopodobieństwem może się okazać bardzo zyskowna. Dlatego taką grę za pomocą forum Reddita, Wall Street Bets, przeprowadzono. A komentarze, które się pokazały po tej akcji albo w trakcie akcji, czyli organów nadzorujących SEC, potem ESMA, czyli europejskiej, europejskich organów, trochę mnie zastanowiły, czy oni już totalnie odlecieli, czy jeszcze nie. No bo jednak giełda jest emanacją, można powiedzieć, takiego wolnego rynku. Wchodzimy ze swoimi pieniędzmi, ze swoimi przekonaniami, kupujemy, sprzedajemy, a to rynek określa, kto zwyciężył, czyli ta elastyczność popytu i podaży, jako równowaga, można powiedzieć. I tutaj zwróciłem uwagę szczególnie na to, że jeden zarządzający funduszem hedgingowym, który pod sobą, powiedzmy, dla przykładu, żeby nakreślić, jak to mogło wyglądać, ma 1000 osób, które wpłaciły mu pieniądze, jest lepiej traktowany i określany bardziej profesjonalnie, chociaż manipulował akcjami GameStopa, niż 1000 inwestorów, tych samych 1000 inwestorów, którzy zrzeszają się w ramach swoich przekonań, swoimi własnymi portfelami, zarządzają swoimi pieniędzmi na własnych rachunkach i stwierdzają, że będą razem kupować daną spółkę. I po jednej stronie te wolne osoby, te 1000 osób korzystające z własnych wolności, wyboru, komunikacji, wolności słowa, opinii, są pejoratywne określane jako osoby manipulujące rynkiem, a ta jedna osoba, czyli zarządzający funduszem inwestycyjnym, który pod sobą ma 1000 inwestorów, którzy mu ślepo wierzą i powierzają pieniądze, jest określany jako ten biedny fundusz, który może na tym stracić pieniądze. Ja tą sytuację określam tak. Kiedy Kali kraść jest dobrze, kiedy Kalemu kraść to jest źle. Oczywiście kraść tutaj jest można pejoratywnie, bardziej bym brał pod uwagę tutaj pewną rozgrywkę, że kiedy Kali zarabia jest dobrze, kiedy Kali traci jest źle. Do tej uważam, jakby całą kwintesencją też akcji jest obserwacja, co się działo przez ostatnie 100 lat na rynku, bo jednak rynek, instytucje, nadzór przez te 100 ostatnich lat się bardzo zmieniły. Jeszcze 150 lat temu, a 200 lat temu, a jeszcze jak Joseph de la Vega w 1688 roku napisał taką książkę pierwszą o spekulacji Chaos nad chaosami, tak ją przetłumaczyliśmy, Confusion de Confusiones. Możecie tą książkę pobrać za darmo z naszej grupy, bo ją przetłumaczyliśmy za free dla wszystkich w PDF-ie. To takich instytucji nie było, nie było też takich regulatorów. Jedyne regulacje dotyczyły stosunków pośrednika, jakiegoś maklera i dwóch stron, które zawierają transakcje, czyli takich zasad clearingowych, żeby to rozliczać. A decyzja, dlaczego oni kupują, po co, czy ktoś słucha się kogoś, namawia, czy się plotki, nikogo zbytnio nie interesowały. Po prostu słabsi maklerzy
pośrednicy wypadali z rynku poprzez rekomendacje. No i mamy sytuację początku XX wieku, że tych regulacji nadal nie ma, nadal można cornerować, czyli wyciskać takie shorty jak na akcji GameStopu, i pojawiają się na początku XX wieku regulacje, które z sytuacji rynkowej, gdzie jeszcze 100 lat temu te dwie grupy miały w miarę równy dostęp do rynku, tworzy się obecna zastana sytuacja, gdzie grube instytucje finansowe są chronione różnego rodzaju bailoutami, przepisami, nawet dostępem do informacji, no bo jednak Reuters, Bloomberg kosztują, dostanie się do mediów też. A po drugiej stronie mamy tych samych małych graczy, którzy nie mogą ze sobą dyskutować, bo od razu ktoś ich może oskarżyć o manipulację na rynku, nie mogą się zrzeszać, nie mogą wykorzystywać tego typu sytuacji. I akcja z Robin Hoodem, GameStopem pokazała, że jak bardzo groźną grupą inwestorów są inwestorzy, którzy ze sobą się komunikują i z pominięciem czwartej władzy, czyli mediów, nie łapiąc się już na informacje z telewizji i z prasy, próbują logicznie rozegrać sytuację, którą zawsze rozegrywają fundusze. Tylko że fundusze, mając po drugiej stronie przeciwnika słabszego, czyli tą leszczynę, te drobne, małe rybki, które są rozproszone, przy jednym koncepcie rozegrania są w stanie te osoby rozegrać, bo mają przewagę dostępu do informacji, wielkości kapitału, znajomości rynku i jedyne, czego się obawiają, to skoordynowanej akcji po drugiej stronie, czyli tzw. ulicy. W Chinach jest takie powiedzenie na nas, na ulicy, tak zwane szczypiorki. Nie? W pewnym momencie, jak nam urosną te szczypiorki, to grube ryby nam je obcinają w postaci zysków. No i kiedy... Mam wrażenie, przerwę ci tylko, mam wrażenie, jakbyś poczuł taką misję zebrania drużyny pierścienia. Do walki, tak, drużyny pierścienia do walki przeciwko fałszywie wolnemu rynkowi. Tak, bo uważam, że daliśmy się ugotować jak żaba w bardzo delikatnie podkręcanej gorącej wodzie. I akurat w Polsce to się nie dziwię, bo nie mieliśmy wolnego rynku, nie mieliśmy giełdy, ale dziwię się, że ta sytuacja, do tej sytuacji doszło w Stanach Zjednoczonych. Chociaż przy tej akcji GameStopu było oburzenie po stronie republikanów i demokratów, dlaczego np. Robin Hood na wolnym rynku odmawiał klientom zawierania transakcji, blokował je, przedłużał. To było słuszne, dobre oburzenie. Zresztą w kulturze anglosaskiej jest to jakby długa tradycja giełdowych inwestycji i własnych inwestycji. W naszej to historia sięga 92 roku i myślę, że Banku Śląskiego, a wcześniej nie ma nic, aż do przedwojnia, tego nikt nie pamięta. I jakby wracając do tematu, powoli nasz regulatorzy zaczęli, tak można powiedzieć, usypiać. I w tej chwili mam sytuację znacznej przewagi tak zwanej Wall Street nad Main Streetem, czyli ulicy. I jeśli uważam, że jeśli regulatorzy chcą karać wolnych ludzi, a jakby nadrzędną, uważam, funkcją regulatora powinna być ochrona tych ludzi, którzy podejmują własne decyzje na swój własny rachunek, to powinniśmy ich stawiać wyżej niż jednego gościa, mówię tu jako przykład, który zarządza 1000 rachunków, którzy ślepo mu wierzą. Nie? Ja uważam, że te 1000 osób podejmujących własne, wolne decyzje na podstawie jakich informacji, jakie tylko chcą, bo na tym polega wolność, że ja nie ingeruję w to, czy ty usłyszałeś plotkę, czy ty coś sobie ubzdurałeś, czy starota ci to wyszło, czy może masz jakąś wiedzę ekonomiczną, albo posiadłeś szósty zmysł. Państwa i regulatorów rządzących nie powinno to interesować. To jest w zakresie twojej wolności. Jak chcesz się skaleczyć, to się kaleczysz. Jak chcesz zarobić, możesz zarobić. I na tym polega, myślę, że wolny rynek i ta wolność, którą powinniśmy chronić, bo w pewnym momencie może dojść do takiej sytuacji, że ta mała rybka nic nie będzie mogła robić, ponieważ będzie zbyt niebezpieczna dla zarządzającego, dla funduszy. Tak? Oczywiście ktoś mi zarzuci, że bardzo spłycam to. Tak? Spłycam też. Chciałeś, żebym powiedział w bardzo taki przystępny sposób, gdzie jest problem. I uważam, że ten problem jest bardzo istotny, niezauważalny, a dla mnie osoby, która bada to historycznie, to obecna sytuacja byłaby bardzo niezrozumiała dla ludzi spekulujących jeszcze 100 lat temu, gdzie wszelkie zmowy w tym ujęciu obecnym, na przykład spółdzielnie małych inwestorów, były jak najbardziej legalne.
mówię o Wall Street. Różnica tylko polegała na tym, że ówczesna klasa polityczna uważała, że jeśli ty się bawisz w taką grę, to bierzesz za nią w pełni odpowiedzialność, bo jesteś dorosłym człowiekiem, masz już skończone 18 lat, masz dowód, odpowiadasz za swoje czyny. I po drugiej stronie możesz trafić na przeciwnika, który wykorzysta to, że ty się w to bawisz. I teraz ważna też informacja dla osób, które nie wiedzą, czym są pozycje short. No to jest sytuacja, w której pożyczamy, powiedzmy, tą szklankę, sprzedajemy na wolnym rynku, liczymy, że cena spadnie, odkupujemy ją niżej i ta różnica należy do nas. I fundusze, ludzie shortujący, to jest bardzo ciężka zabawa, bardzo ryzykowna, ponieważ akcje mogą spaść tylko o 100%, powiedzmy 99,9 do zera, Lehman zdąży do zera, ale wzrosnąć mogą 100, 200, 300%, więc mogę stracić więcej na shortach niż teoretycznie potencjalnie zarobić grając 1:1. I shortujący na przestrzeni setek lat spekulacji od giełdy w Amsterdamie w 1611 roku byli uważani za taką podlejszą nację inwestorów, no bo grają na straty większości innych inwestorów. Jest to bardzo opłacalna gra pod jednym warunkiem, że mamy duże pozycje, potrafimy sterować rynkiem i potrafimy też w jakiś sposób przestraszyć tych inwestorów, żeby oddawali akcje. No i ESMA na przykład w tym komunikacie powiedziała, że wzięła obronę fundusze hedgingowe, które grały ryzykownie na spadki, czyli przeciwko akcjonariuszom, przeciwko małym inwestorom, którzy kupowali na wzrost i przeciwko ogólnie gospodarczo tej firmie. A trzeba też zważyć na to, że w systemie kontynentalnym, można powiedzieć tak w cudzysłowie, akcji, nie ma aż tak wielkich powiązań pomiędzy akcjami a realnymi finansami przedsiębiorstwa, a w Stanach Zjednoczonych te powiązania są o wiele większe, czyli kurs giełdowy często wpływa na różnego rodzaju buybacki, na umowy kredytowe, na akcje podzastaw, właścicieli, zarządów. Te powiązania są większe i bardziej skomplikowane, więc kurs akcji wpływa też w większym stopniu na działalność przedsiębiorstwa, nie tak jak w Polsce, gdzie kurs akcji może być 10 złotówka, a firma nadal może funkcjonować, prowadzić swoją podstawową działalność. I jakby już do brzegu, uważamy, że te regulacje poszły za daleko i uderzają nie w tych, co powinny, tylko w słabszych, najsłabszych uczestników rynku, czyli indywidualnych inwestorów, traderów, nieważne jakimi przesłankami się kierują. Okay. Ale długa wypowiedź. Tak, w tej części naszej rozmowy, bo już teraz zdradzę, że tych części będzie kilka, więc proszę uważnie śledzić kanał. W tej części mieliśmy się skupić na właśnie twoim nowym projekcie, tymczasem na razie dostaliśmy taki solidny, ale chyba potrzebny wstęp do tego, więc już teraz właśnie do brzegu pytam konkretnie, co to za projekt, co z tą drużyną zamierzasz zrobić? I teraz tak, w związku z tym, że można powiedzieć, że inwestorzy w indywidualnie nie są chronieni w świetle własnych opinii zrzeszania się, stwierdziliśmy, że stworzymy projekt Big Short Bets. Zresztą w języku angielskim on będzie lepiej kojarzony niż na pewno w polskim, ale Big Short jest lepiej na rynku Wall Street kojarzone właśnie z takim działaniem na spadki niż w języku polskim. Tak samo, ale dobra, do brzegu. Uważamy, że kluczem do rozwiązania, jeśli regulatorzy nie są w stanie tego rozwiązać, jest zaszyfrowana komunikacja. Mamy na szczęście XXI wiek, narzędzia, które pozwalają nam chronić naszą wolność opinii, mówię nadrzędną wolność, tak? Nad regulacjami. To jest takie nasze prawo, uważam, niezbywalne i naturalne i trzeba je chronić wyżej niż cokolwiek. Więc stwierdziliśmy, że możemy stworzyć komunikator, który będzie szyfrowany end-to-end, gdzie ludzie będą w stanie wymieniać się informacjami, nieważne skąd pochodzą, czy trzymają 1000 zł, 10, nas to nie obchodzi, bo uważamy, że to jest twój własny problem, czy masz takie środki, czy nie, czy twoja własna sprawa. I mogą się komunikować, zrzeszać, nadawać sobie odpowiednie rangi, czyli określać, czy dana osoba jest wiarygodna, czy niewiarygodna, ale w sposób wolny, czyli tak jak ja mogę mieć opinię o tobie, czy jesteś wiarygodną osobą. Mam do tego prawo w ramach mojej własnej wolności. Uważamy, że tej wolności brakuje i to narzędzie powinno to rozwiązać, korzystając z kryptografii, blockchaina i z odpowiedniego podejścia do tak zwanego dark webu. Umożliwić tym użytkownikom korzystanie ze swojej wolności na przekór
opresyjnym, można powiedzieć, przepisom, które odleciały już od rzeczywistości, nie? Tak uważam, nie? Okej. Jeszcze raz poproszę, żebyśmy do brzegu. Więc na co ta zrzutka, na co te środki? To nie jest zrzutka. Jak to formalnie tam będzie wyglądało? Ze względu na ograniczenia formalne, jest to token personalny. Tutaj nie ukrywam. To jest po prostu token by Rafał Zaorski, za którym idzie moja deklaracja, że stworzymy jako społeczność, bo każdy jest do tego dopuszczony. Niestety to musi być w takiej formie, bo lepszą ciężko wymyślić w tym układzie. Zbudujemy narzędzie, zbudujemy tokenizację w tym narzędziu i połączymy to z modelem deflacyjnym tokena, który pozwoli być może zarobić. Ale tam nie ma obietnicy zarobku, bo nie może być, bo też podchodzimy realistycznie do deklaracji, tak? Czy ja uważam, że będzie, ale jakby nie mogę tego zadeklarować, bo to już wykraczałoby poza zakres compliance'u, można powiedzieć, takiego projektu, nie? I efektem końcowym ma być narzędzie w postaci aplikacji mobilnej, strony internetowej, zaszyfrowane end-to-end, którym będziesz mógł się zalogować przez portfel z tym coinem. Ten coin jednocześnie też będzie narzędziem, który będzie ci służył do wymiany informacji, płacenia za te informacje, pokazywania twojej siły, jak bardzo jesteś zaangażowany w społeczność. Będzie tokenem użytkowym, nie tylko moim personalnym, ale wykorzystywanym akurat do tego narzędzia. Okej, czyli kupuję ten token i wtedy po prostu staje się częścią społeczności. Tak, i społeczności, ale teraz tak. Porównam to do jednego modelu. Możemy kupić sobie terminal Reutersa i terminal Bloomberga. I to jest model agencji informacyjnej istniejący od, można powiedzieć, od wojen napoleońskich i słynnego coming outu Reutersa przy bitwie pod Waterloo, gdzie się mówi o Rothschildach i całego takim marketingowym bełkocie, chociaż jak się wgłębi w tą sprawę, jest trochę inna. Wiem, że ja próbuję tam, czasami odlatuję z tematami, ale jakby ten model jest do naruszenia, czyli jesteśmy w stanie jako Main Street zbliżyć się do informacji, bo co robią ludzie z dużym kapitałem? Kupują terminal Reutersa, to są bardzo olbrzymie kwoty, w zależności od poziomu dostępów, czy tam Bloomberga, czy jesteśmy bliżej informacji, mamy dane, analizy, tego nie ma w mediach, ciężko takie dane pozyskać, a dzięki temu narzędziu, to co sobie uświadomiliśmy rok temu na pandemii, będziemy mogli pozyskiwać informacje z pierwszej ręki od innych ludzi, bez pośredników. Podam przykład. W tamtym roku podczas pandemii w ramach grupy Trading Jam Session, tam 40 tysięcy ludzi z Rzesza, mamy takie radio Live Squawk Zello. No i akurat dużo ludzi siedziało w domu, byli przerażeni tą pandemią i zaczęliśmy się zrzeszać, wymieniać informacjami, jak to wpływa na biznes, gdzie są łańcuchy dostaw, różne tematy gospodarcze. I co się okazało? Okazało się, że pojawiło się mnóstwo ludzi, którzy mają informacje z pierwszej ręki. Jakie to są informacje? Przykład Kamil, który jest kapitanem żeglugi wielkiej, pozdrawiam Kamila, bezpośrednio ze statku nadawał nam, ile kontenerów wiezie z Macao, ile statków tam stoi, czy stoją tam tankowce, czy nie, jakie są kwoty frachtów, jak kapitanowie do tego podchodzą, jakie będą blokady. Informacje, których byśmy się dowiedzieli tydzień albo dwa tygodnie z mediów, gdzie już w kategoriach rynkowych to była woda po kisielu, tak się mówi, albo musztarda po obiedzie. Na Reutersie pewnie by to się ukazało za 3-4 dni, zanim by dopłynęły do portu, by te dane zeszły do jakichś analityków, analitycy przygotowaliby artykuł bądź notkę, poszłoby do agencji informacyjnej. A my mieliśmy to w momencie, kiedy ten statek już wychodził z portu, albo nawet wcześniej, bo kapitan wiedział, ile zapakuje. I teraz na statek. I to jest ważna rzecz. Te informacje to nie jest jakieś nielegalne pozyskiwanie informacji, bo każdy z nas może zrobić obserwację wzrokową wynikającą z naszej własnej wolności, opinii, obserwacji, wyciągania wniosków, ile statków stoi w porcie, na przykład w Gdańsku, na Redzie, czy jest duży ruch, czy mały ruch. I w taki sposób fundusze hedgingowe też pozyskują informacje. I my dzięki temu tym informacjom w marcu wiedzieliśmy, że jak będą wyglądały łańcuchy dostaw, czy prawdopodobnie jak będzie wyglądała sytuacja na ropie. W tamtym roku jednak na ropie minus 8 dolarów cena w pewnym momencie spadła. To było kuriozum na miarę światową, aż dziwne, że płacono za odbiór ropy.
ale te rzeczy można było na podstawie tych danych między innymi przewidzieć. I chciałbym wyeliminować agencje informacyjne z pozyskiwania informacji, bo może się narodzić nowa rewolucja i to widać gołym okiem, bo już korzystamy z tej rewolucji. Nawet ten kanał jest tą rewolucją. Nie potrzebujesz mediów do tego, żeby publikować swoje treści. Bez pośredników docierasz bezpośrednio do swoich odbiorców. I tak samo z tą informacją. I ta aplikacja będzie służyła też do tak zwanego marketu informacji. I już też bardzo niebezpiecznie, nieważne jakich. Bo może to być biały wywiad, tak jak podałem w tej chwili, czyli zbieranie informacji, które są ogólnie dostępne, tylko poukrywane i trzeba po prostu do nich się dostać, ale nie są w żaden sposób tajne, sklasyfikowane jako tajne. Wystarczy je po prostu zbierać. Druga rzecz, do pewnie informacji też poufnych, ale to już będzie zależało od użytkowników, którzy będą z tego korzystali. Aplikacja będzie szyfrowana end-to-end, więc nawet ja nie będę wiedział, jakie tam informacje są przechowywane, tak jak Telegram czy Signal nie ma pojęcia, o czym rozmawiają uczestnicy tych aplikacji. I dzięki temu zagwarantujemy tym ludziom te właśnie podstawowe prawa. Plus to, co powiedziałem, ten Main Street i Wall Street znów będą troszkę bliżej, bo ja nie mówię, że to rozwiąże problem, bo nie rozwiąże, bo zawsze Wall Street będzie silniejsze, nawet przez wzgląd na kapitały, które posiada od Main Streetu, nie? A co z kapitałem, który zbierzesz? Co z kapitałem, który zbiorę? To w pre-sale'u pójdzie na aplikację przede wszystkim. Już zbieramy zespół programistów. I 90% zespołu to będą przede wszystkim ludzie od baz danych, od kryptografii i od blockchaina. I to jest główny clue. A potem mamy pre-sale'a na świat, ale już z gotowym produktem. Bo w Polsce to ja mogę na swoją twarz coś obiecać. Ludzie mi ufają przez te 5 lat. I ja to jakby podpisuję swoim nazwiskiem, że dowieziemy to, co obiecałem, tylko podkreślam, to jest token personalny, więc tak samo można powiedzieć, tak samo wygląda jak Bitcoin, czy Ethereum, czy Dogecoin, czy jednocześnie jest, ale nie do końca wiadomo, jaką funkcję spełnia, ale ten akurat będzie używany w tym narzędziu, a następnie tokenizacja na cały świat w tym modelu deflacyjnym i wykonanie być może wielkiego big shorta na indeksach albo na Bitcoinie. Nie? Właśnie wszyscy pytali w komentarzach, wszyscy może przesadzam, tak. Ale naprawdę wiele osób pytało w komentarzach, kiedy ten short na Bitcoinie? A to ciekawe, bo... no i teraz tak, ludzie, którzy mają podejście czysto techniczne, czyli z analizy technicznej, to oni starają się gdzieś w przestrzeni kosmicznej tego wykresu określić jakieś poziomy z FIBO, z kreski, którą narysują. Dla mnie, z mojej perspektywy spekulacyjnej, jest to śmieszne. Ja szukam eventu, czyli jakiegoś wydarzenia, pod które można kupować plotki i potem sprzedawać. To jest taka stara szkoła spekulacji. To jest to, co przeprowadziłem na CD Projekcie, czyli od roku, półtorej roku zapowiadałem, że na debiucie Cyberpunku będę shortował CD Projekt, ponieważ oczekiwania są tak wyśrubowane, że nawet jeśli będą jakby w punkt, to będzie sprzedaż faktów, nie? Czyli kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Wbrew pozorom akcje nie rosną po dobrych faktach, często już na etapie w spółkach firmy wiadomo, co się będzie działo z firmą, z wyceną, czyli wyciek informacji, ja zakładam, że wyciek informacji jest permanentny i zawsze, że dane, które się pokazują na rynku, ktoś musiał wcześniej opracować, przygotować, zebrać i one już krążą po tak zwanym Wall Streetie grubo. I tak samo w przypadku CD Projektu. I wracając do Bitcoina, szukam eventu. I takim eventem uważam może być zaistnienie Bitcoina równocześnie na Visa, Mastercardzie i PayPalu. Czyli pod to rynek może rosnąć, kreować swoje oczekiwania i to jest dobry taki trigger do spadków. Tak jak w 2017 roku bardzo mocno Bitcoin wzrósł w grudniu pod informację, że CME, giełda chicagowska, będzie notowała kontrakty terminowe na Bitcoina. I to było takie wow, w końcu Bitcoin wchodzi na salony finansjery i zaczyna tworzyć swój własny ogon, nie? Czyli futuresy. I to był ten turning point do zbudowania oczekiwań, rozczarowania i w dół. I w ten punkt się idealnie wtedy wstrzeliłem w 2017 roku.
A ja lubię grać na short, bo shorty mają to do siebie, że nie pozostawiają korekt. To jest szybka akcja. Na przykładzie akcji na CD Projekcie, w 6 dni cena z 418, gdzie wchodziłem shorty, zrobiła 250 do 250 zł spadła. Coś, co wcześniej robiła przez rok czy półtorej roku. Więc ileś tam holderów trzymało półtorej roku CD Projekt, a ja w tym samym czasie, w ciągu 6 dni to samo zrobiłem, tylko w ciągu 6 dni. Ten sam zakres cen. Dlatego shorty są tak atrakcyjne dla spekulantów do rozgrywania. I co do Bitcoina, szukam tego eventu i uważam, że jednym z takich eventów będzie Mastercard, PayPal i Visa. Kolejnym eventem, który określam, że być może będzie we wrześniu, to jest zmiana polityki Fedu, czyli już jakieś pierwsze pogłoski o tym, że mogą podnosić stopy procentowe, a wynika to z, jakby taka analiza Bitcoina wynika z tego, że uważam, że Bitcoin to jest takie adoptowane albo marnotrawne dziecko wszystkich programów QE i niskich stóp procentowych, bo nie ma w co inwestować w sumie i Bitcoin jest taką idealną odskocznią spekulacyjną, tak jak w bańce internetowej 20 lat temu idealnym takim celem był na przykład Amazon, tak, albo Yahoo. I bańka była na mniej regulowanych rynkach elektronicznych, czyli na Nasdaqu, nie? Okej. Okay. Ale rozkminka, nie? Dostaliśmy bardzo, myślę, taki pouczający mini wykład na temat tego, że rynek nie powinien wyglądać tak, jak wygląda. Dostaliśmy bardzo obiecującą prezentację Twojego projektu. Przyjemnie już było, teraz może odrobina pytań kontrujących. Pierwsze pytanie, no nie mogę Ci go nie zadać. Czym się powinien zajmować trader? Ja nie jestem traderem niestety. Trader w pojęciu naszego środowiska to jest osoba spekulująca w oparciu o analizę techniczną, albo intraday, czyli tradująca codziennie, systematycznie, a ja jednak podejmuję większość akcji spekulacyjnych, czyli próbuję przewidzieć przyszłość. Okej, okay. Czyli spekulant to dobre określenie. Nie, to jest pejoratywne, wynikające z czasów PRL-u. Bardziej w okolicach cinkciarza, jakiegoś ciemnego typa spod kantoru wymiany walut albo spod lotniska, nie? Okej, okay, to w takim razie jak Cię określać? No nie, ja lubię to określenie spekulant, bo nie widzę... No to zakładamy, że PRL już się dawno temu skończył, pejoratywnego. Już nie ma takiego... Traderem też do końca nie jestem, bo wiele osób mogłoby mi zarzucić, że no nie spełniam takiej definicji. Raczej uważam, że kontynuuję szkołę Livermura, Kiniego i Bernarda Barucha. To są ludzie żyjący na przełomie XIX-XX wieku i próbujący właśnie jakby w tym zakresie, o którym mówię, przewidywania przyszłości, ją antycypować i przewidywać ruchy innych graczy, czyli odsiewać blef, odsiewać informacje medialne, dzielić przez dwa, patrzeć na euforię, czy ludzie są bardzo podnieceni, wpłacając pieniądze, czy przestraszeni. No i spekulant szuka tych okazji, często też je prowokując i wyłapując, bo jednak historia spekulacji to jest też historia, można powiedzieć, odpowiedniego nastawiania tłumu, bądź czytania tego tłumu. Na ile ich perspektywy... No to jest długi temat. To zapytam jeszcze inaczej. Czym się powinien zajmować Rafał Zaorski, który twierdzi, że najważniejsze jest to, żeby zarabiać pieniądze na rynku? No rynkiem pewnie. No rynkiem. A czy tworzeniem tego typu projektu, zbieraniem pieniędzy od ludzi, programowaniem jakichś for społeczności? A to też, to ma swoje uzasadnienie spekulacyjne też. Ja dzięki temu chcę rozgrywać spekulacyjnie. Mi brakuje tej wolności, żeby rozgrywać spekulacyjnie sytuację na rynku. Ta sytuacja na GameSpocie i zamknięcie traderów i spekulantów w jakiejś niszy, nie wychodźcie poza ten obszar, mówię o regulatorach, powoduje, że trzeba dać temu odpór. Mi to osobiście przeszkadza, bo chciałbym dalej spekulować, a przez takie ograniczenia mogę nie mieć na to okazji, nie? I uważam, że to jest dobre, czyli w moim spekulacyjnym, można powiedzieć, interesie. No bo zbyt łatwo u ludzi zamknąć, że trader to jest osoba, która otwiera wykres i rysuje parę kresek i dzięki temu wie, co będzie w przyszłości. A to jest bzdura, to jest namawianie ludzi do totalnego hazardu i podejmowania decyzji na podstawie randomowych
kombinacji ceny w przeszłości, która nie ma w ogóle przełożenia na przyszłość. Nie? No. Okej, okay, no niech ci będzie. Czyli mówiąc krótko, dzięki temu uważam, że będę lepszym spekulantem, będę miał lepszy dostęp do informacji, będę mógł lepiej te sytuacje wykorzystywać, bo to jest moja dziedzina, no i wykonać pewnie dużego big shorta i to jest w moim interesie. Nie mówię, że nie. I to w interesie też innych spekulantów, którzy chcą robić to samo. A nie być zamknięci przez różnego rodzaju, uważam, że błędną interpretację ochrony indywidualnych inwestorów. Okej, okay, no fajnie wybrnąłeś, fajnie wybrnąłeś. Nie wiem, czy wybrnąłem, tak to wierzę po prostu. Nie? Niektórzy zwracali uwagę, czy może nawet trochę martwili się, czy dźwigniesz taki projekt, bo popraw mnie, jeśli się mylę, ale czy niecały rok temu nie poszła w świat informacja, że zbankrutowałeś. A, to pewnie. Sam ją wypuściłem przecież, no. No właśnie, czy jesteś w dobrej formie, nie wiem, psychicznej, fizycznej, żeby takie wielkie projekty dźwigać teraz? Rok temu, w marcu na ropie, popłynąłem bardzo dużo, w ciągu jednego dnia, bardzo dużo. Potem na live'ie bardzo dużo odrobiłem też, bo na YouTubie są nagrania jak ze 100 tysięcy, tam dochodzę na live przynajmniej do 1 300 000 w ciągu tygodnia, a potem dociągnąłem to do 3 milionów. Więc ta sytuacja jest za mną. Fakt, że straciłem pieniądze, które wcześniej też zarobiłem. I nie zmienia się nic jakby w tym kontekście. Może się cofnąłem do 2016 roku pod względem majątku, tak? Ale nadal jestem w grze. O to chodzi, nie? Co do projektu, co do dźwignięcia, przez większość swojego życia programowałem, miałem swój software house, programistów, od zarządzania projektami, od projektowania jakiegoś agile, skramowego, to nie jest dla mnie problem, sam programowałem przez długi okres czasu, chociaż w 2015 roku się wypaliłem. I akurat ten zbieg wszystkich okoliczności związanych z tym pomysłem na przekazywanie informacji o jeszcze akcja GameSpotu i to oburzenie, bo gdzieś tam po głowie mi chodziło, żeby coś fajnego zrobić, no tak skatalizowało ten wybuch w tym projekcie, można powiedzieć. Nie? No. No dobra, wrócę jeszcze. Ale najważniejsza rzecz właśnie z tego, bo tutaj ktoś mówi o stratach. Ja uważam wręcz, że środowisko jest przeżarte kłamstwem. Mówię o środowisku traderskim. Wszędzie widzisz reklamy uśmiechniętych szkoleniowców, którzy zawsze zarabiają, zawsze wyciągają pieniądze z bankomatu, bo narysują sobie jedną kreskę, dwie. Ale na końcu chcą od ciebie pieniądze za szkolenia, żeby przeszkolić cię z tego cudownej metody na porost włosów w cudzysłowie, albo na wielkie szczęście i wolność finansową. A ja pokazuję przez te 5 lat, że tak nie jest. Jako jedyny pokazywałem straty, które wynikały z decyzji, ale skąd te straty wynikały? Z bardzo prostego założenia, które mam. Zawsze pokazuję przed faktem, co mam zamiar zrobić. Czyli jeśli mówię, że shortuję Nasdaqa, to go shortuję i następnego dnia rozliczam tą transakcję. Ja nie jestem w stanie oszukać ludzi i powiedzieć im, że zawsze zarabiam, bo tak nie jest. Nigdy nie zarabia. Nawet wręcz sugeruję, że w spekulacji nie chodzi o to, bo nie jesteś w stanie mieć ciągle przewagi, ale żeby w pewnym momencie odejść od stolika. Livermore, największy taki spekulant, można powiedzieć, najbardziej kontrowersyjny, bo jego życie było pełne wzlotów i upadków. Jakbyś spojrzał na jego historię, jego życia, to był w dwóch fazach. Albo był bajecznie bogaty, albo był bankrutem, nie? Był zawsze w dwóch fazach, tak zero-jedynkowo. Bo bardzo szybko odrabiał też pieniądze, ale też szybko potrafił je tracić. Ale swoje, podkreślam, swoje pieniądze. I była taka sytuacja, gdy Livermore w latach 20. był postrzegany jako taki totalny szajbus. Po jego drugiej stronie był Arthur Cutten. Arthur czy Andrew Cutten, już dokładnie pamiętam, jakie imię miał. Był przedstawiany, bo to był inwestor długoterminowy a la Warren Buffett, który tylko kupował akcje i holdował i trzymał przez całe lata 20. I był stawiany jako top topów zawsze. A Livermore jako ten szaleniec, który shortował akcje w 28 roku na rok przed krachem. Sytuacja się tak skończyła, że Livermore zarobił 100 milionów w ciągu tygodnia na jednym wielkim krachu w 29 roku. A Andrew Cutten, czy Arthur, chyba Andrew, już nie pamiętam, albo Arthur. Tak, stracił dorobek całego życia i już o nim się nie mówi, w ogóle się nie mówi. A w latach 20 był numer jeden w spekulacji, król spekulacji, król inwestycji. Jeden czarny łabędź rozwalił go, także nie przeszedł do historii. Livermore skończył, można powiedzieć, podobnie, bo stracił potem wszystkie swoje pieniądze w 1933 roku.
i 41 palną sobie w łeb. 40, 41, 40 latach palną sobie w łeb w hotelu. Ale z drugiej strony przedstawiam też inną postać, Bernard Baruch. To była osoba, która w odpowiednim momencie wyszła z rynku, też w 29 roku, zarobiła i na wzrostach, i na spadkach, a potem do lat 40, do końca lat 40 była doradcą prezydentów, szanowanym obywatelem, który mówił o rynku, o wolnościach wynikających z rynku, tylko że on potrafił odejść od rynku. I jeśli mówimy o spekulantach i taką osobą, jaką ja się jakby określam, bardzo dobrze wiem, że ta gra, którą gram, jest bardzo ryzykowna i decydującym czynnikiem o tym, czy zwyciężę w tej grze, będzie to, czy w pewnym momencie odejdę od stołu, jak będę zarobiony na kolejnej fali na przykład. Ale ryzyko jest wpisane w ten zawód i jeśli grasz swoimi, spekulujesz, inwestujesz swoimi pieniędzmi, to jesteśmy na kanale wolnościowym, to nikomu nic do tego, nie? I tak uważam. Wrócę jeszcze do tego wątku, że najpierw z tym projektem wystartowałeś tutaj bardziej lokalnie w Polsce i docelowo chcesz rozszerzyć to na cały świat. Weźmy na przykład, nie wiem, Malezję. Dużo wiesz o Malezji? Nie, właśnie nie. No właśnie, jakbym ci powiedział, że pan, nawet nie wiem jakie są malezyjskie nazwiska, jakiś pan powiedzmy Ho czy inny Azjata, jakiś wielki projekt szykuje utarcia nosa nieuczciwym graczom, wielkim graczom na rynku, to ufałbyś w tę historię? Nie, myślę, że nie, dlatego... No i dlaczego świat miałby kupić twoją historię? Nie, nie kupi. No właśnie. Nie, więc... nie kupi nazwiska, ale kupi projekt. Jakby uważam, że jeśli... Dlatego w Polsce jesteśmy w stanie zbudować wokół tego ten pre-sale i narzędzie, ale na świat trzeba już pójść z konkretnym narzędziem i rozwiązaniem. To jest tak, jak była idea o przeglądarki Brave. Na początku był tylko pomysł, potem było stworzenie przeglądarki. Przeglądarka jest wolna, można tam obracać tokenami, dostaje się pieniądze za używanie, nie ma tam reklam. Jest to jakiś pomysł i funkcjonuje w jakiejś niszy, która czuje taką potrzebę. Zresztą nisza inwestorska i spekulacja też jest nisza. To w Polsce jest 60 tysięcy osób, 70 tysięcy osób, która jest tym zainteresowana. Ja zdaję sobie sprawę z tego, o czym mówisz. Mojego nazwiska nikt na Zachodzie nie kupi. Ja to jestem o tym święcie przekonany i nikt nie musi, nie będę nikogo czarował, że tak jest. Jeśli chcemy pójść z tym projektem i żeby stał się to projekt globalny, w kontraście do wszystkich ograniczających naszą wolność instytucji, bo uważam, że anglojęzyczny świat bardziej ją złapie, to musi to pójść już na gotowym produkcie, który będzie widzialny do te przetestowania i nie dość, że będzie idea, to idący za tym dostarczony produkt bądź rozwiązanie, bo ta idea musi mieć namacalną wartość, czyli muszę zobaczyć aplikację, która pozwala mi szyfrowanie end-to-end, muszę zobaczyć, że jestem w stanie oceniać innych użytkowników pod względem rangi, że jestem zaszyfrowany i anonimowy i chroniony tym i następnie, że mogę wrzucić tam dokumenty, wystawić je na informacje, wystawić je na sprzedaż, kupić jakieś dokumenty, informacje, dyskutować o akcjach typu GameSpot, dostawać powiadomienia i to w sposób wolny, zdecentralizowany, bez żadnej dodatkowej, nie wiadomo jakiej komercji. To jest taka idea fix, może zobaczymy, jak to się sprawdzi. Mamy 2 miesiące na dostarczenie tego. A czy regulacyjnie, prawnie tutaj nie ma jakichś obaw, czy coś może nie wypalić, czy są jakieś ryzyka? Są ryzyka i to myślę, że ja podejmuję największe ryzyko, firmując to swoim nazwiskiem. I niepotrzebnie czasami porównałem to do takiego Silk Roadu, nie? Kojarzy mi historię Silk Road, tylko że Silk Road był do narkotyków, a tutaj mamy do informacji, często też pewnie na granicy. Ale projekt ma być zrobiony w sposób no, zdecentralizowany, w dużej części na blockchainie i taki sposób, żeby chronić użytkowników i też właścicieli, ale właścicieli też nie będzie, no bo tak naprawdę będziesz płacił innym użytkownikom za korzystanie z tego. To jest właśnie przełom. Jeśli idziesz do Reutersa, właśnie tego nie dokończyłem, Bloomberga, musisz zapłacić im za dostarczanie tych informacji. A w tym rozwiązaniu nie będziesz płacił nikomu, tylko będziesz musiał odkupić od kogoś tokeny na wolnym rynku z taką cenę, jaką poda. Im większy popyt będzie, tym wyższa cena. Czyli jeszcze ktoś musiałby to wystawić i wejść w posiadanie tych biletów członkostwa do tego klubu i móc uczestniczyć w tym. I nie ma innej drogi,
Czyli tak naprawdę płacisz innym użytkownikom za to, że możesz z tego korzystać. A że token ma charakter deflacyjny, czyli jest go z każdym rokiem coraz mniej, to zakładam, bo nie mogę obiecać, zakładam, że wartość będzie w czasie rosła. Tylko jest rosła. Tylko mówię, musi być dostarczone rozwiązanie, które będzie w tej tokenomii generować potrzebę. Ta potrzeba musi generować potrzebę nabycia tego tokena i obrót gospodarczy tokenami w ramach tego środowiska ekonomicznego. Nie? Tak do tego podchodzę. No dobra. Podsumowując, jeżeli nie przekonałeś kogoś do swojego projektu, no to nie będzie nim zainteresowany. Natomiast jeżeli przekonałeś, no to ktoś pomyśli sobie, dobra, brzmi ciekawie, wchodzę w to, jaką stronę internetową ma odwiedzić, gdzie ma się w tej sieci udać. Big Short Bets, taka strona, com. Też wracając do tego przekonywania, właśnie o to chodzi, że ja nikogo nie chcę na siłę przekonywać. Informujesz. Nie ma wokół tego marketingu. Nie ma reklam na Facebooku, nie ma wykupionych influencerów i linków referencyjnych, czy tam płacenia komuś za nakłanianie. Stwierdziłem, że jeśli kogoś nie przekonam do tej idei wolnościowej, to szczerze mówiąc na takim najbardziej prymitywnym poziomie, po prostu samej idei, bez sztuczek w stylu przekonywanie jakichś, nie wiem, copywritingu specjalnie pod zakupowego, To nie ma sensu, nie? To w ogóle nie ma sensu, bo to znaczy, sama idea nie jest. Pytać, co zobaczę, jak wejdę na tę stronę internetową? Czarną stronę z ludzikiem z Wall Street Bets i z paskiem pre-sale'a i podstawowymi informacjami. Oczywiście po pre-sale'u to wszystko się zmieni, ale no, to jest test na to, czy ta idea jest do kupienia, czy nie. Czy ta idea kogoś przekonuje. Bo ja uważam, że jest taka potrzeba i można ją zrealizować. Jest idealny klimat na to i też taka ostatnia szansa, żeby to w jakiś sposób wyprostować. No i mówiąc krótko, ja na przykład nie wierzę w pieniądze. Jakby z dwóch rzeczy być czy mieć, wolę zawsze być. A jak umrę, to co po mnie pozostanie? Pieniądze? No nie, to nie ma sensu. A jak ktoś będzie pamiętał, że był taki Zaorski, coś fajnego zrobił, utarł komuś nosa, to jest najlepsza zapłata za... Takich rzeczy nie jesteś w stanie kupić. Nie kupisz miłości, nie kupisz szacunku ludzi. Tego mi nauczył mój dziadek, który miał wartości sprzed wojny. No i dlatego też myślę, że do robienia pieniędzy nie trzeba zbytnio dużej inteligencji, a nawet powiem ci, że ona przeszkadza, bo w pewnym momencie zaczyna zastanawiać się nad etycznymi wartościami, wiesz, że życie się kończy, że może posiadanie kolejnej fury to nie ma żadnego znaczenia. Komu masz zaimponować tym? No nie, chyba nikomu, nie? Ale zmiana świata, posiadanie pomysłu i zmiana zachowań ludzkich, wpływ na to, co się dzieje dookoła ciebie, to jest więcej warte niż jakieś tam pieniądze, za które pójdziesz i kupisz sobie w sklepie coś, nie? To jest mój światopogląd i może kogoś zdziwić, nie? Zniosłe słowa. Już widzę te komentarze. Rafał, no to jak tam... Masz za dużo tych pieniędzy, tutaj mój numer konta możesz przelać. A powiem ci, że jestem jedynym gościem od giełdy na polskim rynku, który przekazywał 5% od zarobionych pieniędzy z tych trade'ów na cele charytatywne. Zapowiadałem, przekazałem, bo zbiórki się pomaga. Chciałem przekonać to środowisko, żeby to zrobić, ale niestety w internecie jest bardzo dużo ludzi, którzy mówią, jak dużo zarabiają na rynku. Chcą od ciebie oczywiście pieniądze za szkolenia, za jakieś książki XXI wieku, za różnego rodzaju dziwne tematy i konsultacje. A ja się pytam, po co? Przecież zarabiasz na rynku, nie? Więc nie powinno być problemu u ciebie z pieniędzmi. No tak, ale pamiętaj, że teraz i tobie można zadawać pytanie, po co te projekty? Przecież trzeba zarabiać na rynku. I to jest bardzo dobre pytanie, bo jakby ja cenię wolność słowa i uważam, że takie opinie i dyskusja jest ważna. I jak ktoś mi zadaje pytania, to odpowiadam dlaczego. Bo ten projekt przekracza też możliwości i ma pójść w świat. Tutaj potrzeba, to, szczerze mówiąc, wydać $1 000 000 na programistów, to można bardzo szybko przy stawkach 20-30 tysięcy złotych miesięcznie za gościa, który ma ci zabezpieczyć to, za testy. A potem mam to napisać na kolanie, no nie napiszę tego na kolanie. Sam zresztą swoje 5 bitcoinów to wrzucam, które fuksem mi się ostały z 2018 roku, więc stwierdziłem, że skoro fuksem na tym zarobiłem, bo nie stawiałem wcale, że bitcoin wzrośnie, to trzeba to wpakować to i zobaczyć, czy zmienimy świat, nie? Zmienimy świat, no. I teraz pytanie, czy za rok będę się śmiał z tego wywiadu, czy będziemy się śmiać pozytywnie, czy negatywnie, no. Na sam koniec, już naprawdę ostatnie pytanie w tym temacie.
odpowiedziałeś już trochę na to, o czym przed chwilą wspomniałem, że już teraz będzie można i tobie wytknąć, że nie zarabiasz jedynie na rynku. I odpowiedziałeś dlaczego i tak dalej, i tak dalej. To już wcześniej, natomiast czy nie żałujesz trochę, że już będzie można coś takiego wytknąć? Ale to nie ma znaczenia, bo i tak przecież prowadziłem swoje firmy, które zajmowały się programowaniem i ten przekaz mój jest przekręcony. Ten przekaz dotyczył szkoleniowców, że jakim cudem ktoś może szkolić z wolności finansowej, inwestowania na rynku i brać za to pieniądze. Do tego dotyczył. A wielu przecież inwestorów wiąże pracę zwykłą, normalną pracę programistyczną, nie wiem, prowadzi restaurację, tak jak tutaj jesteś u jednego członka tej OTS-u gościnnie nad Wiślańskim Świcie, czy prace budowlane. To jest normalna praca wytwórcza. Tu nie chodzi o to, że trader zarabia tylko na rynku. To miało dotykać szkoleniowców, którzy wypaczają. Ja uważam, że nie da się nauczyć kogoś zarabiać i zagwarantować to. To tak jakbym miał zagwarantować tobie, że nauczę cię grać w szachy. Mogę cię nauczyć grać w szachy, tak? Ale czy nauczę cię wygrywać te szachy? Nie wiem, być mistrzem świata, czempionem? No nie, to już musisz sam wypracować. Mogę nauczyć cię biegać na olimpiadzie. I co łączy te dyscypliny? To jest gra konkurencyjna. Bez twojego zaparcia, może genów, może przystosowania, pomysłowości, no możesz nie osiągnąć nigdy tych sukcesów. A szkoleniowcy próbują ci wmówić, że za pomocą paru technik uwolnią cię od twoich finansów. Dla siebie oczywiście. Albo, że to jest takie proste. Nie jest wcale proste. Jest to gra konkurencyjna i prawdopodobieństwo, że wygrać jest niskie. 95% ludzi traci na rynku i będzie traciło. Rozkład normalny zawsze będzie tutaj działał. Najlepsi będą wygrywać, a ci niezaradni nie. I żadna metoda na to nie pomoże. I właśnie ten konstrukt, o którym mówisz, że trader zarabia na rynku, który powstał, by chodzi z tej OTS-u, on ma dotykać szkoleniowców. A ja będę wymawiał komuś, że nie wiem, buduje domy i nie może spekulować na rynku. No właśnie nie. No to on jakąś normalną robotę robi, nikomu nie wciska kitu, że jak kupi od niego książkę albo szkolenie albo konsultacje, to nagle stanie się milionerem. I przeciwko takiej narracji występował TJS i nasza grupa. I to powiedzenie krótkie, które było takim znamionowym dla nas tekstem, trader zarabia na rynku, spekulant zarabia na rynku, inwestor zarabia na rynku, to oznaczało to, że on nie szkoli. Jeśli potrafi zarabiać na rynku i mówi, że zarabia, to po co ma szkolić kogoś za pieniądze? To w ogóle wszystko się kłóci ze sobą, nie? Jest takie absurdalne i bezsensowne kompletnie. I ten absurd pokazujemy, właśnie taki absurd. Więc ja nigdy nie będę szkolił, nigdy nie będę zabrał za to pieniędzy, bo po co? Bo uważam, że jest to niegodne tradera, spekulanta, inwestora, jeśli uważasz, że chcesz walczyć na rynku, nie? A każdy tak chciałby po prostu na tym rynku zarobić. I to jest ten przekaz. I on często jest modyfikowany, wrzucany mi prosto w twarz, tej OTS-owi wrzucany w twarz, ale jest przekłamywany z tego względu, że on dotyczył przede wszystkim szkoleniowców, z którymi mieliśmy ideologiczny spór. Dlaczego uważamy, że to, co oni robią, to jest po prostu marketing i forma działalności, a nie jakby prawdziwy przekaz, nie? I to chciałem przekazać na koniec, nie? Okej, podsumowując, ja już wcześniej wspomniałem, że skoro się spotykamy, to pewnie nagramy kilka części. No kilka to chyba jednak nie, bo tutaj rozmawiamy już prawie godzinę. Naprawdę? Myślę, że dwie, więc będzie jeszcze druga. Porozmawiamy sobie może trochę bardziej o świecie, jeszcze więcej o rynku, jego wolności lub braku tej wolności. Myślę, że druga część może okazać się dla wielu osób znacznie ciekawsza, także proszę widzów o uważne wypatrywanie kolejnego filmu na kanale. Dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję.